Nauczanie domowe. Sobota, 8 tydzień zwykły. Tytuł: Boże, szukam Ciebie. Psalm 63, wersety od 2 do 6. Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Chciałbym skupić się dziś na tym pierwszym zdaniu, pierwszym wersecie: Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. W tym wołaniu i swego rodzaju krótkim opisie wybrzmiewa bardzo jasno pragnienie spotkania Boga. To poszukiwanie jest tego wyrazem. Kryje się za takim stwierdzeniem świadomość, że ja mogę spotkać Boga, że to spotkanie jest czymś, do czego przygotowane jest moje serce, moja natura ludzka, mój duch. Ja jestem otwarty i w związku z tym rozumiem, że taka jest moja konstrukcja osobowości, że ja jako człowiek po prostu mogę spotkać Boga. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ są tacy, którzy uważają, że Boga nie można spotkać, że wszystko, co my robimy, jest tylko taką namiastką. I tutaj wyraźnie ten psalm pokazuje, że człowiek jest zdolny spotkać się z Bogiem. Możemy zgadzać się z tym, że Bóg jest zbyt wielki, abyśmy Go do końca pojęli. Prawda. Możemy zgadzać się z tym, że Bóg jest zbyt święty, żebyśmy Go w pełni mogli odkryć i przeżyć. Bo pełne objawienie Boga oznacza, że my odchodzimy z tego świata, przechodzimy do wieczności. Bóg nas jakby wciąga. To spotkanie ostateczne właśnie tak wygląda. I to są prawdziwe stwierdzenia. Ale one nie przeczą temu, że my jako ludzie możemy spotkać Boga. W sposób ograniczony? Tak. W sposób niedoskonały? Tak. W sposób niepełny? Owszem. Ale spotkanie następuje. Podobnie jak wiele innych spotkań, które przeżywamy z osobami ludzkimi. Nie każdy jest w pełni, nie każdy powoduje, że wszystko poznaje, kim jest ten człowiek, jak on żyje, co myśli i tak dalej. To też jest spotkanie ograniczone i różnymi granicami obwarowane. Istotą jest świadomość: ja mogę spotkać Boga. I modlitwa właśnie jest takim spotkaniem, a dokładniej mówiąc, okazją do takiego spotkania. Bóg bowiem wychodzi naprzeciw. Bóg jest ciągle gotów, ale wiemy, że my jako ludzie czasami stawiamy opór. Czasami po prostu nie chcemy albo lekceważymy ten czas możliwy do spotkania. Czasami modlitwa wygląda jak takie spotkanie urzędowe, nic nie mówiące, formalne, takie załatwienie tylko obowiązku albo czegoś, no, co jest konieczne, bo i tutaj można wiele powodów podać. Drugi element ważny w tym wyrażeniu szukam Ciebie, to prawda o ciągłym niezaspokojeniu ludzkiego serca. Ponieważ nasze spotkanie z Bogiem jest ograniczone i obwarowane ludzkimi możliwościami, dlatego ja pragnę więcej skorzystać. Ja pragnę bardziej doświadczać Boga i to moje ciągłe niezaspokojenie jest powodem właśnie tej tęsknoty. Jest pragnieniem. A z drugiej strony, poprzez ćwiczenie i praktykę, poszerzam swoje serce po to, żeby mógł Bóg bardziej działać we mnie, by mógł Bóg bardziej siebie pokazać, siebie objawić przy moich ludzkich niedoskonałościach. I trzeci element dotyczy tego, że jest postęp w tej relacji. Mogę zwiększać
mogę wzrastać, mogę odkrywać. I podkreślone to zostało w tym krótkim wyrażeniu, takim okrzyku: Boże, mój Boże. Przechodzimy od Boga, ogólnie pojmowanego, do mojego Boga. To osobiste spotkanie, ten rozwój, ten postęp w relacji powoduje, że ja po jakimś czasie mogę powiedzieć, to jest mój Bóg. Nie dlatego, że sobie go zawłaszczyłem, nie dlatego, że jest tylko mój, ale że jest, tak biorąc to nieco w cudzysłów, moim znajomym. Nie oznacza to pomniejszenia godności, bo on jest kimś, kto oczywiście przewyższa mnie i w ogóle nie ma tu porównania, jeżeli chodzi o hierarchię, stopień i tak dalej, ale to znów nie przeczy temu, że Bóg, pozwalając mi się poznać, jest moim znajomym, jest moim Bogiem. I to psalmista podkreśla. Jak to zrobić? Jak to pragnienie spotkania, jak to ciągłe niezaspokojenie i jak ten postęp w relacji z Bogiem rozwinąć? Po pierwsze, mieć czas. Relacja wymaga czasu. Spotkanie z Bogiem wymaga czasu. Modlitwa wymaga czasu. Nie mogą to być ochłapy dnia. To musi być czas, który spędzam z Bogiem, z tym, który z jakiegoś Boga staje się moim Bogiem. Po drugie, czytanie Biblii. Rozważanie Pisma Świętego jest wsłuchiwaniem się w głos mojego znajomego Boga. Jest rozpoznawaniem Go, odkrywaniem Jego tajemnic, bo On sam mówi mi o tym, bo On sam w te tajemnice wprowadza. Zatem czytanie i rozważanie Słowa Bożego jest konstytutywnym elementem takiego rozwoju. Bez tego trudno sobie wyobrazić rozwój. Po trzecie, jest to czas na liturgię. Wtedy, kiedy wspólnota przeżywa obecność Boga, ja się włączam, ja w niej uczestniczę. I oczywiście możemy się spierać o styl, sposób i jakość zaangażowania, ale za każdym razem w czasie tej liturgii jestem uczestnikiem. Przeżywam, słucham, adoruję, doświadczam, przyjmuję, podejmuję decyzje, jestem poruszony, zachęcony, zaproszony, pociągnięty. Wszystkie te elementy tam następują. To jest ten rozwój. I w końcu muszę być otwarty na natchnienia Ducha Świętego. Ta otwartość polega na tym, że ja idę za tymi natchnieniami. Pozwalam się pociągnąć, a potem realizuję coś, co powstało w moim umyśle, w mojej woli i realizuję do końca to, co Duch Święty mi podpowiada. Doprowadzam do skutku i do celu, ponieważ rozumiem, że to są właśnie Boże impulsy. Niech w tym szukaniu Boga błogosławi Tobie On sam, Ojciec, Syn i Duch Święty.